Czas na kolejny krok do rozpoczęcia sprzedaży na Allegro. Dzisiaj dodamy warunki zwrotów do naszych ofert. Ostatnio skończyliśmy właśnie na takim ekranie, który teraz widzimy, czyli na możliwości dodania warunków zwrotów, reklamacji oraz ustawienia dostaw po potwierdzeniu rejestracji. By dodać warunki zwrotów, wystarczy, że klikniemy przycisk Dodaj warunki zwrotów. Zostaniemy przekierowani do formularza zalogowania się. Jeżeli wcześniej byliśmy zalogowani, to tego robić nie musimy, a jeżeli nie, jeszcze raz musimy się zalogować, wpisując login oraz hasło, których użyliśmy podczas rejestracji. Następnie zostajemy przekierowani do formularza dodawania warunków zwrotów. To, co musimy tutaj uzupełnić, to nazwa warunków zwrotu. Jest to nasza własna nazwa. Kupujący jej nie będą widzieć. Służy temu, aby rozróżnić różne warunki, które będziemy mieli. Można dodać wiele warunków. Ja piszę warunki zwrotów 1. Następnie wybieramy, czy dajemy możliwość zwrotu kupującym, czy ta możliwość jest ograniczona lub jej brak. Następnie podajemy czas na odstąpienie od umowy. Minimum musi to być 14 dni, bądź może to być więcej. Następnie wybieramy z listy rozwijanej koszt przesyłki. Kto pokrywa ten koszt? Czy kupujący, czy chcemy być tak mili i jako sprzedający pokrywamy koszt za kupującego? Wybieramy jedną z dwóch opcji. Następnie podajemy adres do zwrotów. Jest to adres, który będzie wyświetlany w naszych ofertach, kiedy kupujący wejdzie w zakładkę zwroty. Wpisujemy nazwę odbiorcy, czyli do kogo ma być zaadresowana ta przesyłka, jeżeli kupujący będzie chciał zwrócić, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość. W wpisaniu adresu mamy poniżej informacje dodatkowe. Możemy tutaj dodać własne, bardziej szczegółowe warunki zwrotów. Zachęcam Was do tego, aby dodać takie przygotowane przez prawnika, albo tutaj mamy dla Was przygotowaną własną wersję, z którą chcemy się z Wami podzielić. Te opcje możemy dowolnie edytować, formatować, pogrubiać, tworzyć listy punktowane, po to, aby te warunki były możliwie przyjemne dla oka podczas czytania. Ja tutaj sobie robię takie odstępy między akapitami i górę sobie wybolduję, czyli pogrubię. Kiedy mamy przygotowane, klikamy zapisz. Nasze warunki zwrotów zostały zapisane. Jak widzicie, mamy tutaj nazwę warunki zwrotów 1, tak jak sobie zrobiliśmy, podstawowe informacje oraz możliwość dodania warunków zwrotów kolejnych. Możemy dodać ich więcej, jeżeli chcemy. W następnym odcinku przejdziemy do reklamacji. Do zobaczenia. Zapraszam na stronę szkolenieallegro.pl, kompleksowe szkolenie Allegro i BaseLinker.